Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa w ogrodzie. Dziś zajmiemy się pomidorkami, a mianowicie pierwszym opryskiem, jakim powinniście zrobić na pomidorki. Nie jest powiedziane, że ten oprysk trzeba zrobić, jak są posadzone pomidorki. Można go zrobić kilkukrotnie, nawet robić co tydzień, ale pierwszy, którego no oczywiście ja nie zrobiłem, bo nie zdążyłem, ale robię trochę później, jest zanim posadzicie pomidorki. Pryskacie, przygotujecie sobie podłoże, wszystko co tam macie w tym sadzić i pryskacie ziemię, możecie tunel wypryskać dookoła, wszystko co macie, pryskacie środkiem zrobionym właśnie z takim przygotowanym środkiem. Pryskacie wszystko. No i drugi raz, myślę, że tak można w sumie parę dni, ale liczę tak tydzień, żeby te pomidorki się chytły do tej ziemi, wlazły fajnie korzonki, żeby im rozeszły się po tej ziemi. Tydzień po posadzeniu robimy oprysk z czegoś takiego. Drożdże z drożdży. Zwykłych, sklepowych takich drożdży, jakie kupicie w sklepie. Robimy z tego oprysk. Jak ten oprysk przygotować? Mniej więcej bierzecie taką jedną kosteczkę, no tu jest akurat 100 gramowa, ale chyba są też mniejsze, ale myślę, że taką, no lepiej chyba 100 gramową. Bierzecie taką kosteczkę i wrzucacie na 10 litrów letniej wody. Ja to akurat tak rozwiązałem, że miałem całą butelkę wody 20-litrową na dwie kostki. Tak, widzicie, mam dwie kostki, 20-litrową beczkę postawioną cały dzień na słońcu. I po prostu do tej wody wrzucam te drożdże i niech one się tam mieszają. Zostawię je tak na dzień, dwa dni. Jak się troszkę ochłodzi, bo na razie słońce fes grzeje, więc nie chcę robić oprysku, bo to muszę spryskać pomidorki całe po górze, więc czekam, aż się troszkę odchłodzi. Za dwa dni ma padać, coś takiego, więc wtedy sobie zrobimy oprysk. No i myślę, że tak 24 godziny wystarczy na ten oprysk, żeby te drożdże się rozrobiły. Można, bo na pewno będzie ich troszkę trudno rozmieszać, można na przykład zrobić litr letniej wody i w tym sobie rozmieszać. Rozmieszać ich dobrze, później wlać do tego, do większego pojemnika i niech tam się z całym mieszają. Ale ja myślę, że się rozpuszczą w tej beczce. Zaraz Wam pokażę, w jakiej beczce to będę robił, więc nie mam za bardzo możliwości pomieszania w tej beczce, więc my liczmy, że to się rozpuści, w razie czego będziemy przelewać. Pokażę Wam zaraz, jak ta beczka wygląda. To jest moja beczka. Taka beczka, 20 litrów i do tego chcę wrzucić te drożdże. Tutaj mamy otwarte już te drożdże nasze. Można to bez rękawiczek, ale ja takie, widzicie, się to tak klei. Jest to dosyć miękkie, więc spokojnie, jak sobie to weźmiecie, to dacie radę to pokruszyć, połamać, zobaczcie, na takie mniejsze kawałeczki, żeby to tam weszło do tego. Tym mniejsze zrobicie, tym się lepiej to będzie rozpuszczać. O, żeby mi nie powypadało obok. O, spokojnie to pokruszycie, więc tak sobie rozdrobnić można bardziej. Wtedy wiadomo, szybciej się rozpuści. O, ja to robię tak, żeby tylko mi weszło w ten otworek. Nie wiem, czy nie mam troszkę zbyt... O. Tak, żeby wszystko fajnie wchodzi. Nie wiem, czy nie mam troszkę zbyt dużo wody nalanego, czy nie będzie pod sam kurek. Ale zobaczymy. Czekajcie, jeszcze tu zobaczymy, czy coś tu nie ma. Tutaj mamy jeszcze na tym jednym papierku. Weźmiemy też, bo szkoda. Wszystkie resztki, papierki wyrzucimy. No i tutaj jedziemy. O, tak się to ładnie robi. Całą tą paczkę, dwie paczki drożdży. I nie musicie robić takiej dużej ilości tego oprysku. Możecie zrobić na 10 litrów, czy pół kostki, nawet na 5 litrów wody. Na ile Wam tam jest potrzebnego. Ale ja wolę zrobić raz więcej i po prostu używać, a nie zaś za tydzień następny mieszać. Po prostu to już będę miał gotowe. Jak dojdzie pora, będzie gotowe, będzie można
mieszać. Tutaj troszkę spadło, więc weźmiemy te kawałeczki, żeby nie marnować. Do wody zamoczamy. O. I tak zostawiam. Jutro tym zamieszą, więc powinny się trochę zrobić. Zakręcę, nie wiem czy mocno zakręca, czy słabo. Na razie zakręcę słabo, w razie czego, aby to coś zaczęło fermentować, żeby mi to nie wywaliło. Beczka jest szczelna, więc zobaczymy. No dobra, to taki jest przepis, żeby to zrobić. A na oprysk po prostu, wiecie, pryskacie całe pomidorki. Ja wam pokażę, jak ja będę pryskał pomidorki i papryki będę pryskał. To wam pokażę, jak to zrobić. Troszkę, można powiedzieć, filmiki wychodzą później, bo już wam nagrywam, jak jest, a po czasie wejdą filmiki dopiero, jak to robiłem. Jesteśmy w tunelu z moimi papryczkami. Nie wiem, czy widzicie. O, ładnie obsadzone. Dostały, tak jak mówiłem, część dostało przy sadzeniu ten nawóz 3-miesięczny. Reszta nie dostała, bo po prostu mi się skończył. Dostały 2 dni temu, gdzieś dostały pierwszą dawkę oprysku z gnojówki z pokrzyw. A jeszcze wcześniej dostały, ale nie wszystkie, te co były wcześniej posadzone, dostały jeszcze gnojówkę z mniszka, a te, które były ostatnio dosadzane, dostały tylko jeden oprysk gnojówką z pokrzywy. Więc na razie krzaczki mam opryskiwać na sobie. Krzaczki są malutkie, no ale zaczynają już puszczać kwiatki, więc mam zamiar oberwać te pierwsze kwiateczki, żeby te krzaczki coś urosły, bo takie malutkie krzaczki, no to ile na tym? Zawiążę mi 2 papryczki i kaplica, nie? A jak oberwię te kwiatki, to myślę, że ten krzaczek sobie urośnie i teraz jeszcze troszkę dostanie nawozu, więc powinny ruszyć. No mam taką nadzieję, że ruszą. Pokażę wam je bardziej z bliska, jak wyglądają te krzaczki. I to są te, które były niedawno dosadzane. Więc się nawet niektóre się już fajnie zebierają, niektóre no troszkę gorzej. Tak. Tu są już te, co były wcześniej sadzone. Nie wiem, coś mi zaczęło je podgryzać, tak jak tu widzicie. Coś mi zaczęło je podgryzać. Nie, dopiero teraz były podlane, więc może przysychają, bo nie były podlane. Muszę zerknąć, czy też mszycy nie ma, bo widzę, że mrówek jest dużo. Więc możliwe, że też jest mszyca. Tutaj zostało posadzonych kilka w zwykłej ziemi, którą tutaj miałem i widać, no nie bardzo sobie tutaj radzą w tej ziemi, co tu było, więc nie wiem, czy ich coś podżera, czy coś. Te, które są w kompoście, w mieszance z ziemi takiej trochę lepszej, no to bardziej sobie radzą. Te w wiaderkach to w ogóle rewelacja, patrzcie, jak idą, nawet się już zaczynają rozkrzewiać elegancko. No i tak to wygląda z papryczkami. Jesteśmy w tunelu z pomidorkami. Tu jak widać sałata, coś tam posadziłem, coś parę sadzonek tutaj mam. Tutaj jest miejsce zostawione na następną sałatę. Tu są pomidorki sadzone, nie wiem, 2-3 dni temu, więc jeszcze się nie ogarnęły. Coś takiego to wygląda. Tutaj rzodkiewka idzie już, też 3 dni chyba temu sadzona. Tak samo jak pomidorki sadzone. Tutaj już mała, młoda sałatka rośnie. Tu jest ten pomidoroziemniak. Jak widać, zabrał się. Nie wiem, czy nie będzie tam miał za mało miejsca. Najwyżej wyciągniemy go i damy go na środek. I tutaj tak, tutaj są pomidorki, które były wcześniej sadzone jako pierwsze. Więc już się całkiem fajnie zbierają. Tak samo jak papryki, dostały te wcześniej sadzone nawóz. Ten na 3 miesiące, ten naturalny. I raz gnojówką z pokrzyw oprysk. I tak samo, nie, te wcześniejsze mniszkiem były podlane, a te późniejsze nie. Tu do tyle, tak? Mamy te wcześniej posadzone, tu mamy te niedawno, co były sadzone. Jak widzicie, jeszcze liście pozaginane, jeszcze się nie zabrały. Jeszcze się próbują prostować. Więc jeszcze im troszkę brakuje. Możliwe, że troszkę będę musiał tych dolnych liści oberwać. Tutaj widać, że mi coś chyba w transporcie po prostu poprzysychane listki, więc coś takiego się ich później oporządzi. Tutaj widać, że już fajnie, jak widzicie z dołu, fajnie zaczyna puszczać. No i tak wyglądają pomidorki u mnie. Na razie żadnej chemii, nic nie dostały.
Tak to wygląda. Tu sobie tunel już wyściółkowałem agrowłókniną, żeby nie chodzić po tej ziemi czy coś, żeby się fajnie chodziło. No i tak się prezentuje tunel u mnie. No i tak, co mam zamiar teraz zrobić? W zeszłym, w sumie dwa dni temu dostały, chyba ze dwa dni, nie pamiętam dokładnie, ze dwa dni temu dostały oprysk gnojówki z pokrzyw. Teraz, tak myślę, dwa dni minęło, chyba dwa dni. Robię oprysk z drożdży. Mam drożdże rozmieszane, dwie paczki na 20 litrów wody i tym mam zamiar pryskać tunel, ziemię i dookoła wszystko, co się trafi, wszystko będziemy pryskać. Zajmiemy się zaraz tym pryskaniem, żeby sobie opryskać. Tak samo jak tutaj pomidorki. Tak samo mamy zamiar opryskać tutaj drugi tunel z papryczkami. Też całe wszystko, te wiaderka, nie wiaderka. Wszystko mam zamiar opryskać, nawet i tą agrowłókninę. Wszystko spryskam. Choć jest nowa, nie powinno na niej być grzybów, ale lepiej zawsze wszystko spryskać i mieć spryskane. No to co? No, bierzemy się do pryskania. Pokażę Wam, jak ja to robię. No i tak właśnie, jak zobaczycie, wygląda u mnie pryskanie. Staram się wszystko dokładnie opryskać. Każdy krzaczek. Tutaj ziemię pod nim. Tym damy troszkę więcej, bo się im już coś dzieje. O. Ten w ogóle jakiś zmarniał, nie wiem co mu. Chyba pójdzie do wyrzucenia. Nie wiem, czy tam mi coś nornica nie podgryza, bo tam jest dziura jakaś. Więc też jest taka możliwość. No te najlepiej, bo w wiaderku to można fajnie opryskać. Już się troszkę ciepło robi, więc już troszkę za późno pryskam. Już się zaczyna ciepło robić, no ale myślę, że to nie sparzy mi ich. Ale dają te drożdże, jak to daje. Już mnie aż w nosie kręci. Tutaj przejedziemy i po tunelu całym. Niech to wszystko jest, bo u góry się ta woda zawsze zbiera na tych ściankach, więc nie będę ja śmierdział też tymi drożdżami. Tak wszystko ładnie jeszcze poprawimy, więc za pierwszy raz to tak. Dobra, to tu w miarę mamy wszystko. Możemy jeszcze ten środek troszkę zmoczyć, żeby nie było, że nie jest. Nie wiem, ile mi tego środka jeszcze zostało. Dobra, idziemy do drugiego. I tutaj sałatę też nigdy nie zaszkodzi. I pomidory jedziemy. No tutaj już jest bardziej ciepło. Na pomidorkach. To jeszcze nic nie jest posadzone, ale wiadomo, też warto. Warto sobie zabezpieczyć już. To rzodkieweczki. Sałatę i tego bardzo mocno, żeby się tu mi coś udało z niego. Dobra, jedziemy tutaj następne sałaty. No i tutaj już te pomidorki. Chyba trochę gęściejsze, widzę, mi się chyba troszkę dysza kiktała. No jest ten środek, te drożdże, jak się to rozrobi, to jest takie troszkę gęściejsze nawet. Jak się tego z dołu naleje.
nie do końca się może jeszcze rozmieszało, ale woda jest zabielona, jest fajna, więc no ile, nie wiem, niecałe może 10 litrów tu wlałem. Myślę, jeżeli by to nie starczyło, to jeszcze mam, mogę dolać. Tutaj najbardziej się rozchodzi te przydole liści, gdzie one zostaną, myślę, oberwane. Ale tu też, gdzie już kwiatki zawiązało, to już pomidor ma, po prostu ma problem z rośnięciem. Po prostu ma małe korzonki, no musi się ukorzenić i pobierać tych składników. Jeszcze co planujemy, to użyć siarczanu magnezu, żeby też wzmocnić te pomidorki. Wiadomo, niektórzy już to powiedzą, że to już chemiczny nawóz, no ale w innej postaci chyba siarczanu magnezu nie znajdę. Więc użyję takiego, jakiego mam. Ale to jest po prostu nawóz, więc nie jest to taka chemia do oprysku bardziej, tylko nawóz, więc myślę, że spokojnie będzie to dobre. Teraz mamy tego jeszcze dużo, tego środka, więc pryskamy wszystko jak leci. Zlejemy do świstek pomidorki, niech pływią całe w tym, niech ta ziemia wszystko się tutaj, widzicie, niech się sklapa na tym, niech się te grzybki, wszystkie tutaj te bakterie tego po suficie też wszędzie je oblejemy. Teraz tu nie wchodzi za bardzo, bo to wszędzie, a czuć drożdżami, muszę pomieszać w opryskiwaczu trochę, bo tutaj będzie się skraplać woda, to będzie kapać wszystko na roślinki, więc myślę, że całkiem fajnie. O, po suficie. Dobra, mam tego tutaj tyle, więc zostało mi jeszcze parę tutaj lubczyk na przykład. No i tak wyglądał oprysk u mnie drożdżami. Na pewno wy też takim środkiem pryskacie, tak sobie robicie, więc polecam sobie robić opryski z drożdży. Zawsze to jest jakaś ochrona dodatkowa. No i tak, piszcie w komentarzach, czy się Wam podoba filmik, czy nie. Łapki w górę, subskrypcje i cześć Wam!